Technologia nie zastąpi nauczyciela. Jednak nauczyciel, który wykorzystuje technologię, zastąpi nauczyciela, który jej nie wykorzystuje. Dobrą wiadomością jest to, że są narzędzia, które pomagają skutecznie wykorzystać tablicę interaktywną, rzutnik lub pozwalają prowadzić zajęcia online. Przykładem takiego narzędzia, które pomaga skutecznie nauczać interaktywnie, jest multipodręcznik GWO. Pokażę Państwu, jak z niego korzystać, żeby maksymalnie wykorzystać jego funkcjonalności multimedialne, korzystając w tym przypadku z platformy Microsoft Teams. Najpierw uruchamiamy w oknie przeglądarki internetowej multipodręcznik GWO, co właśnie zrobiliśmy. W aplikacji Microsoft Teams jesteśmy już w trakcie rozmowy, czyli w trakcie lekcji online. Wśród dostępnych opcji mamy możliwość udostępnienia ekranu. Warto przy tym dołączyć dźwięk systemowy, aby mieć pewność, że nasi uczniowie będą nie tylko widzieli, ale również słyszeli wszelkie nagrania audio oraz wideo. Następnie wybieramy ekran, który chcemy udostępnić uczniom. W tym przypadku będzie to wcześniej przygotowany multipodręcznik GWO. Wszystkie funkcjonalności są opisane oraz opatrzone ikoną na pierwszej stronie multipodręcznika. Nawigować pomiędzy stronami możemy używając strzałek widocznych na dole lub wpisując numer strony bądź wybierając spis treści. Jakie funkcjonalności są do dyspozycji? Ikona N to komentarze i wskazówki przydatne dla nauczyciela. Ikona kamery uruchamia film związany z tematem lekcji. Choroba objawia się wybuchowym kaszlem. W plikach PDF znajdują się gotowe do drukowania materiały do pracy na lekcji dla uczniów. Możemy ponadto wyodrębnić, a co za tym idzie, powiększyć każdy element podręcznika. Przy tym zawsze mamy miejsce na własne notatki, na przykład podkreślenia, zakreślenia, a w razie potrzeby możliwość wymazania. Możemy wpisać własny tekst oraz go edytować. Myszka to ćwiczenie interaktywne. Ikona litery I to ciekawostki historyczne związane z matematyką. Ikona litery P informuje o tym, że można w tym momencie wykorzystać ćwiczenia rozgrzewkowe z serii zeszytów ćwiczeń do rozwijania wyobraźni geometrycznej pod tytułem Punktowce. Ikona nutki muzycznej uruchamia nagranie audio. Jednym z najstarszych podręczników do geometrii jest dzieło greckiego matematyka Euklidesa, noszące... Z kolei ikona www odsyła nas do testu sprawdzającego wiedzę ucznia z danego działu. W lewym dolnym rogu mamy dodatkowe funkcjonalności. Pineska pozwala wpisywać w dowolnym miejscu w multipodręczniku własne notatki, które pozostaną tam do momentu ich usunięcia. Ikona flamastra pozwala zakreślać ważniejsze elementy podręcznika, a ikona krzyżyka usuwać te elementy. W menu widocznym w prawym dolnym rogu możemy skorzystać z różnych narzędzi, na przykład przełączyć multipodręcznik w tryb czytania. Uruchomić tablicę ze wszystkimi wcześniej omówionymi funkcjonalnościami oraz skorzystać z innych narzędzi. Multipodręczniki GWO, łatwe w obsłudze, skuteczne w pracy, urozmaicają i dynamizują tok lekcji, angażując uczniów i ułatwiając pracę nauczycieli. Zachęcam zatem do wykorzystania go również na swoich lekcjach.